Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No, dojechaliśmy dzisiaj w niedzielę do kolegi Bogdana Kostorza, do miejscowości Mysłowice. Przepraszam, Mysłowice? Mysłowice, bo przez Myślenicę jechałem, to żebym się nie pomylił. Tutaj kolega lotuje właśnie po sąsiedzku z kolegą Krystianem Kalerem, którego też za chwilę odwiedzimy. A powiedz Bogdan, lotujesz tutaj w jakim oddziale? Oddziale Mysłowice i oddział Katowice 2. W tym roku żona leciała. Jako Iwona Kostosz. Iwona Kostosz, tak. To nazwisko to jest nam znane, bo to jest kuzyn Jerzego Kostorza, księdza Jerzego Kostorza. Ksiądz Jerzy Kostosz akurat właśnie, wczoraj kiedy odwiedzaliśmy go, to już widzieliśmy, kondycja mu się troszeczkę poprawiła, ale opowiadał nam o produktach firmy Prima. Ty też z nimi, że tak powiem, ty też korzystasz z tych produktów, to o nim też powiemy oddzielnie. Ale popatrzmy, tutaj masz nowe gołębniki, bo wcześniej chyba nie miałeś nowe tych gołębników, tak? Które mi tutaj tata zasponsorował. No i myślę, tata to Andrzej? Nie. Kostosz Jerzy, ojciec mój. A Andrzej to jest wujek, nie? Od taty brat. Mhm. Także no, ojciec te gołębniki... Wszystkie? Bo tu mamy jeden gołębnik taki, to chyba jest rozpłodowy, tak? Rozpłodowy, tak? I tu jest lotowy. Lotowy. Tu są młode, a tutaj są lotowe stare. Ale ty na starej lotowałeś w tym roku chyba tylko kilka lotów, tak? W styczniu żeśmy gołębie wrzucali do nowego gołębnika, bo tu stał stary gołębnik na tym miejscu. Przerzucaliśmy i po prostu tego gołębie nie miały powrotu, nie chciały wracać do domu. Znaczy wracały, tylko nie było takiego przyspieszenia, bo wiadomo, że nowe cele, nowe gołębniki, także tak choćby to się... Czyli sobie odpuściliście po prostu. Przelecieliśmy 6 lotów chyba, czy 8 lotów jakoś, tak nie wiem, no także przelecieliśmy tylko sobie tak, żeby nie było widać, że nie ma powrotu, no to przerwaliśmy loty, bo nie było sensu dalej się męczyć. A tak. Te gołębie, które młode masz, to właśnie są tutaj w tej części, którą tak, to widzimy, tak? Ile tych gołębi jest wszystkich? Ta drużyna, bo to jest dwie drużyny były, czy jedna? Dwie drużyny, po ile? Jest ich jeszcze gdzieś tam, zostało ich koło 60 chyba, 5 jakoś. W dwóch drużynach? W dwóch drużynach, to żona cię ograła, czy ty ograłeś żonę? Żona mnie ograła. Żona cię ograła, to specjalnie jakieś wybierałeś gołębie, czy tak losowo? Tak, dałem jej gorsze. Gorsze? No to widzisz. Tak. Czyli to tak jak z typowaniem jest. Typowanie też jest trudne. Tu widzimy, Bogdan wytypował dla żony te gorsze. Nie, że gorsze. Nie mogę, bo jak słyszę, że jeżeli dałem gorsze, to będzie zła. A bardzo jest, widzę, że taka zmobilizowana przez tyle lat, tylko po co ci te gołębie, A w tym roku nawet się zdarzyło, że wycieczkę, bo nasz gołąb gdzieś tam w parku został złapany syców. Tam koło Wrocławia, to nawet chciała sobie wycieczkę zrobić i pojechaliśmy po tego gołębia, odebrać tego gołąbka tam od kolegi. Syco to tam pod Wrocławiem gdzieś tam, te okolice, Wrocław, Milicz, jak tam się jedzie w te okolice. Teraz tutaj ty gołębi masz 60 kilka, a to są gołębie, które tutaj miałeś wyhodowane, czy to były oryginały jakieś, gdzie na przykład od Jerzego, księdza Jerzego wziąłeś? Tam chyba około 30 gołębi, tam chyba 24 zostało jakoś tak od kuzyna. Od księdza Jerzego właśnie, tak? Wziąłem. Od Putmana miałem kilka sztuk i od Mauricego, nie? Od metu. Maurica Motewsa. Tak. A te, ile miałeś tych od Maurica Motewsa? Trzy. Czyli swoich nie miałeś praktycznie w ogóle? Nie, miałeś. Miałem. I to właśnie po tych swoich tutaj rozpłodowych? Znaczy swoich. No tych, co tu większości od kuzyna i od Putmana, nie? Także... Tutaj masz rodowody właśnie w dłoni, to może no, powiedzmy, bo nie będziemy już ich przeglądać teraz, ale powiedz, z jakich tam linii od księdza Jerzego były gołębie. Znaczy tu mamy no, z tych, to pokażemy z już. O, właśnie te w tych par. To para 14 widzimy, to jest tu Pitman. Tu mamy 2,46 ma koeficjent w tym roku, także no, dużo gołębi. Ten prostu... gołąb ma 2,46, tak? Tak. Też to jest 100% Pitman tu jest. Tak. Widzę, zobaczmy jeszcze przy okazji, co to jest. To jest z brata Fineke, Jansen Kopman, Fineke. I jest tutaj Hurrikan też, nie? Także... Hurrikan właśnie 51. Nie. No, dużo mamy tych po prostu tych oryginałów, także bardzo się sprawdziły te gołębie i innych gołębi nie chcę, tylko nie teraz będziesz miał utrudnione, bo ksiądz Jerzy akurat wiemy, wyprzedaje hodowlę, to będzie miał ich mniej, to pewnie zobaczymy, czy zasili kuzyna, że tak powiem, gołębiami. Ja cały czas na to liczę, nie tylko zasili, tylko tej, całą wiedzę, którą ma po prostu i przekaże. I mnie tutaj kieruje, wszystko robię. To co on powie, także tu nie ma tak, że ja sobie wymyślam coś, jak to usłyszy, to się może będzie śmiał, bo była sytuacja taka, że raz po swojemu zrobiłem i mówię, po co ja to zrobiłem, gadał mi, żeby tak nie robić, a ja zrobiłem po swojemu, żona to słyszała, to już mówi, ja już biorę telefon i dzwonię do niego, że sobie tam coś kombinujesz. Nie? O, także zakablowała. Już, nie, szpieg taki, szpieg. No. No, także tak to wygląda, wszystko co się dzieje, to pod jego dyktando, także... On cię prowadzi po prostu. Prowadzi mnie. No to tak dobrze skorzystać. Nic nie robię, nic nie szukam, co innego. No i efekty tego są właśnie, efekty nie? Efekty tego są, mamy mistrza, żona, od żony drużyna jest, mamy mistrza regionu, trzeciego Śląsk, mistrza oczywiście okręgu, mistrza, ja mamy... To jest okręg jaki? Śląsk? Śląsk. Śląsk, a w oddziale u was jest oddział 0 ile?
Mysłowice jest 0,137, a żona ma 0,125 Katowice. Aha, Katowice ona w innym oddziale leci? Czyli te dwie drużyny były każda w innym oddziale? Nie, żona leciała w Katowicach z Tystanem Kalerem, a myśmy tutaj, ja leciałem tu w Mysłowicach. Aha, rozumiem, rozumiem. I tutaj te gołębie, które masz tutaj, teraz są tutaj na wolierze, to one będą przenoszone do tego do gołębnika dalej, tak? No, pierzą się. To tak, wejdziemy, pokażemy, bo jak mówisz nowy gołębnik, to pokażmy może, jak wygląda w środku. Te nowości sobie zobaczymy. Znaczy, czy... dla mnie nowy, a dla niektórych hodowców... To będzie stare rozwiązanie, ale zobaczymy, w jakim kierunku poszedłeś właśnie. Tutaj widzimy takie ładne woliery, też z poliwęglanu widzę, mają, żeby im nie padało te płyty u góry. Płyty żeśmy dali, żeby jak siadają, to żeby po prostu... Mhm. O, tu zobaczymy, takie boksy masz takie, widzę, mniejsze siodełka. To ci gołębniki kto wykonywał? Pan Mieczkowski. Wszystko łącznie z celami też wszystko? Wszystko tu zrobione. Widzimy bardzo ładne, czarny szpak jest taki. O. No to też od kuzyna oczywiście te. 2, 4, 6, 24 tak jakby cele są, tak? Tak. Siodełek wyjdzie trochę więcej, no bo to jest taka, widzę, uniwersalna cela. Widzę, na ruszcie jest wszystko zrobione. Tylko masz płyty grzewcze, co mu są postawione? One tak stoją już cały czas. Ale tak, używa się cały czas? Grzeją? Nie. Tylko zimą, że jak przerzuciłem młode w lutym, czy tam koniec stycznia, w lutym się przekładało młode, żeby trochę się podgrzewało. Także, rozumiem. Czyli to wygląda tak gołębik, na ruszciku jest ładnie wszystko. Mam jeszcze też samice rozpłodowe w tej chwili wrzucone, bo tu są rozdzielone młode samice. Te co lotowałem i tutaj wrzuciłem do tego pomieszczenia też. Rozumiem. Tutaj w oddziale masz jaką konkurencję? Ilu tu jest na przykład w tym oddziale u kolegi Krystiana? To będziemy wiedzieć za chwilę ile jest, ale tutaj w tym oddziale Mysłowice. Ponad 100 hodowców, ale no jest konkurencja dość duża, bo jest Piotr Musik, który bardzo dobry wynik. Tak stanie, w tym roku. Przejdę tu, bo tak jak jesteś, to światło to źle, o. No, to wyszedł jeszcze. Piotrka Musika, Piotr Bakiera lotował, przeniósł się teraz tam gdzieś do Zagłębia, do innego oddziału. Grzesiek Sobiera i Zdzisław Boryński, także konkurencję mam taką, co się liczy w Polsce i jest tu z kim walczyć. Tak? No a ty tutaj masz jeszcze, powiedzmy tak, bo Andrzej też lotuje? Nie, wujek leci. Już nie leci? Ale na razie nie lotuje. Ale też hodowcą gołębi jest, bo tutaj te tradycje ja chciałem właśnie wydobyć. A tata twój też hodował gołębie? No tak, przy mnie. Przy tobie? Przy mnie, bo to mój chrzestny, ten, który od księdza Jerzego, ojciec, który zmarł, to był moim chrzestnym. To tak. Podobno jak to, takie trzyma, rodzinne tradycje po prostu kontynuujesz. Tak, rodzinna tradycja, tak. I żona teraz, widzę, też się zaraziła. Żona się a ten zaraziła, sukces na pewno ją zmobilizuje też na przyszłość, nie? No cieszę się bardzo. O, dobra, to wejdziemy. Teraz może pokażemy. O, pokażemy tam. Druga, no to pokażmy tą drugą część, jak wygląda też. O, takie same są? Tylko, że są trochę inne fachy. Fachy dla niewtajemniczonych, powiem, to są te cele, tak jakby po śląskiemu. Tak. Tutaj mam, widzę, lotujesz tutaj na system, po Śląsku, to ja. Lotujesz, ja sobie żartuję, lotujesz na system Taurisa masz? Taurisa, to jest najbardziej popularny system, ja zobaczę, o tak wygląda to w ten sposób wlot, aha, dobrze, czyli tu antena wchodzi, dobrze, on to nie podleci, o, takie rozwiązanie się sprawdza, widać, no, także tutaj masz teraz tak co, samce? No są samce i tak to wygląda, no. O, bardzo ładnie tutaj. Tam dalej jeszcze mamy na wdowy, nie? Dobrze, to pokażemy jeszcze tam, no pokażmy to na wdowy może jak wygląda. Jak ktoś będzie chciał sobie gołębnik zbudować, to może zasięgnąć, tutaj zobaczyć, odpowiedzieć do kolegi, który konstruował. O, tak wyglądają te dla wdowy, a masz tam zamykane je. O, no, taka szafa jakby się, szafa się wychodzi, no dobrze. Także i rozmawialiśmy, że stosujesz tutaj preparaty, suplementy firmy Prima, tak? Bo to podejrzewam, że Kostosz, ksiądz Jerzy, ksiądz Kostosz też, jak się nazywa, ci je sugeruje, tak? Tak. Zasugerował mi po prostu człowiek, kiedyś szukał, nie wiadomo jakich preparatów się jeździło, szukało po tych sklepach, no a okazało się, że te produkty Primy są dobre, no i stosuje, no bo... Karmę też? Też. Dobrze, to przejdziemy teraz może jeszcze na zewnątrz, chwilę porozmawiamy. Chodź, wejdziemy. Proszę. Chciał... O, ale ładnie, przestronnie, jest taki jasno bardzo. O, ile masz tych gołębi w rozpłodzie tutaj? No trochę mamy, bo tutaj jest, tu jest 9 w tym gołębniku, właśnie widzę cel. Tam żeśmy musieli jeszcze dorobiliśmy jeszcze też... A tutaj w tej, a co to, woliera była? Tak? Woliera dla tej gołębi. 6, 8, no, czyli ale, masz 9, ale... 9, 8, 18, 26 sztuk. Bardzo ładne są, już widzę, się kończą pierzyć całkowicie. O, jak ty tutaj, to są stare rasy, to mówiłeś, bo tutaj te, które lotujesz gołębie, to pokazywałeś do dowody, to są gołębie pochodzące bezpośrednio od księdza Jerzego, to wiadomo, że będą i tam Morrisa Matusa i Lenara Pittmana, natomiast tutaj te, które ze swoich masz, to jakie tutaj, na jakich liniach ale bazujesz? Też w większości są Pittmany, tutaj mam także
Pod księdza i Putmana, tu jakiś tam ajerka oryginalny jestem. Od tego Greg Teama też tutaj mam 3 sztuki. Greg Team to przypomnie Grzegorz Grzegorzowski, tak. On ze Słowacji hodowca, Polak, ale mieszkający na Słowacji. Pokażę nam jakiegoś gołębia, połóż może. Tu jestem pstryn, ale one tak może teraz się trochę będą. To nic! Ale jakiegoś nam możesz pokazać. O. Z tych gołębi młodych jakiś się z tych twoich właśnie też wybił? Zapaliśmy tego gołębia. Co to jest? Oryginalny od Rajna Putmana. Przywiozłem go 2 lata temu, jak byłem na tych dniach otwartych. Przypomnijmy właśnie sobie, bo tam Bogdana spotykamy, księdza Kostorza, księdza Mariusza, Janika i Zbyszka Oleksiaka, no różnych hodowców, którzy właśnie tam pomagaliśmy, a w międzyczasie też cały czas staraliśmy się wybierać jakieś gołębie. I Bogdan ma właśnie takie, co to jest za gołąb? Mam gołębia, też... Z finekę czy z czego? Tam jest finekę dużo, to tam są rodowody, później zobaczymy. I przywiozłem go 2 lata temu, w tej chwili mam, w tym roku jest najlepszy lotnik rejonu na 10 tysięcy gołębi, najlepszego 10-200 dokładnie, mamy najlepszego gołębia. I to jest po tym gołębiu i po oryginalnej samicy od Rainer Putmana, nie? Także, rozumiem. Także sprawdzają się te Putmany tutaj. Dobrze. A ten płowy taki? Płowy to też jest tam od księdza załatwione, także... Ksiądz mnie tam po prostu. Rozumiem. Zasila. Dobrze, czyli tu widzimy i porady, i gołębie. Wszystko od spółki Kostorz Żółkiewicz, właściwie ksiądz Jerzy Kostorz. Tutaj, no, rodzinne, że tak powiem, nepotyzm taki troszeczkę, ale my to sobie żartujemy oczywiście, ale dzięki temu kolega, tak jak wspomniał, właśnie ma sukcesy, no i żona. Także na razie dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, życzymy powodzenia w przyszłości. Do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.